Cześć, z tej strony Tomek Mikusek z redakcji Twój Głos. Dzięki Łukasz Prusak za nominację. Oto moja odpowiedź. Kiedy patrzę w twoje oczy, nic mnie więcej nie zaskoczy. Nominował mnie tu Łukasz, jak w tym kraju szczęścia szukać. Tylko łosie i jelenie widzą prawdę w TVN-ie. Z mostu skoczyć mi się śni, gdy oglądam TVPiS. No i teraz powiedz stary, jak zarabia się dolary? Gdzie te wszystkie góry złota, co obiecał nam despota? To jest to, obiecamy, więc plusy wam rozdamy. Lecz jak na dolar pieniędzy, byśmy nie skończyli w nędzy. Drugą zwrotkę już zaczynam, jestem z Polski, nie nowina. Tutaj chętnie się pomaga, to jest gest, nie odwaga. To wariactwo niech się skończy, bo inaczej nas wykończy. Ty, Łukasz, to wiedziałeś, kiedy mnie nominowałeś? Kiedy młody się urodzi, to przyjedziesz, co ci szkodzi? Młody będzie gdzieś w szpitalu, więc lekarze nie nawalą. Wszyscy zdrowi, wszyscy silni, do pomocy ludziom pili. Nie palimy ich na stosie, a chwalimy w twoim głosie. Przyszedł czas na kolejną nominację, więc nominuję jako pierwszego Huberta Gawryołka, drugi to Darek Gołąb z Dęblina i trzecia osoba Bartek Woźniak z Kłoczewa. Jedziemy.